programu jest Klub Szermierczy Wrocławianie. W czwartym, przedostatnim dniu międzynarodowego turnieju szermierczego dla dzieci Challenge Bratislavia walczyły florecistki. W stawce 400 zawodniczek także reprezentantki klubu Wrocławianie. Kiedyś w kolejarzu był jeszcze floret kobiet, ale w tej chwili tylko my go prowadzimy. No jakoś tam wychodzi na razie. No, mamy tych wyników w tych kategoriach młodzieżowych, zdobywamy medale od juniorki na Olimpiadzie Młodzieży, do 20 lat, do 23 lat. Mamy w tych młodszych kategoriach też wysokie miejsca. Malwina Bytner już siódmy rok uprawia szermierkę w klubie Wrocławianie. Powoli przychodzą pierwsze sukcesy, a zawsze może liczyć na wsparcie rodziny. Jak to wygląda w domu? Szermierka to jest temat przewodni? No tak, bo mama też się zapisała dięki mnie. No i tak sobie gadamy o różnych zawodach. Jakieś zasłony różne, mama czegoś nie wie, to jej mówię. No tak. Tata niekoniecznie się interesuje. Siostrę mam młodszą, to też mama chce zapisać. Czyli szermierka numer jeden. Szermierka numer jeden, tak. I na razie nic nie wyparło tego pięknego sportu. Przed Malwiną Bytner na pewno jeszcze sporo pracy. Sławomir Mocek, dwukrotny olimpijczyk, obecnie prezes klubu Jamalek Sleszno, na swoje pierwsze sukcesy czekał aż 6 lat. Bez upartości zaawansowania swoich umiejętności, no i też tego mozolnego treningu nie będzie sukcesu. Dzisiaj dzieci oczekują sukcesu po roku, po dwóch latach treningu. Tego w szermierce na pewno nie da się osiągnąć, bo jak widzicie Państwo, rywalizacja na turnieju we Wrocławiu jest duża, a na Pucharach Świata, czy też na Mistrzostwach Świata i Europy jest jeszcze większa, więc tam startują sami najlepsi. Sasza Krytsyna jest mistrzynią Białorusi w swojej kategorii wiekowej. Przyjechała do Wrocławia na studia. We wrocławskim turnieju sędziuje. Jak ocenia poziom młodych sportowców? Oceniamy wysoko ten poziom. No, lubię te zawody. I szkoda, że nie walczę na nich, bo są bardzo dobre. To już finały floretu dziewcząt i zawodniczki, które mają szansę pójść w ślady Krytsyny. Najstarsza kategoria, juniorka młodsza, Flora Pasztor z Węgier i jej rodaczka Janka Tot. Zawodniczki z jednego klubu, znają się, stąd żadnej nie udało się wypracować przewagi. O jedno trafienie lepsza była Pasztor. Wśród młodziczek była Polka, Weronika Wisoki z Warty Muszkieterowie Poznań. Jej przeciwniczką była Amita Bertier z Singapuru. Nasza reprezentantka, zmęczona po półfinale, który wygrała jednym trafieniem, nie dała rady. Przegrała 5 do 12. W kategorii dzieci Anastazja Zwieriewa z Rosji toczyła pojedynek z Jekateriną Solotkichą z Łotwy. Wynik tego pojedynku 8 do 6 dla Zwieriewej. Jutro ostatni dzień rywalizacji w Challenge Bratislavia. Walka toczyć się będzie w szabli dziewcząt i chłopców. Sponsorem programu jest Klub Szermierczy Wrocławianie. We'll be right back.